waleczki i pędzelki. Remonty to waleczki takie pofotografowane. No, wybaczcie, no ja uważam, że to ty tak powinno się poważnie, no, tak merytorycznie przygotować się do wyłożenia tego zdania. To, co zobaczyłem, to jest po prostu takie opowiadanie, zdjęcia mogliśmy mieć u dzieci. Zawsze można je zrobić w każdym porze dnia i nocy. Dzieci zawsze lubią bawić. To jest bardzo... I to ma świadczyć o potrzebie i o dobrej pracy w tym miejscu. Prawdę powiedziawszy, dla mnie z tego niewiele wynika. Zarząd i pani dyrektor nie rozważała sytuacji następującej. Może by zmiana zarządzania. Rozmawialiśmy kiedyś, była koncepcja usamodzielnić może i paczków, i duchowarzy. Oczywiście to jest trudny temat ognisk artystycznych do jakby wyłożenia, lepiej zrobić coś, jedną czynność i wykazać. To jest jak i muzealnictwo czy ognisko, jest to trudne do wycenienia czasami. Oczywiście ja tutaj nie dyskutuję, czy komisja merytoryczna oceniła super, zarząd super, ale to nam się ciągnie od kilku lat. Czy pani dyrektor, czy zarząd nie widzą innego rozwiązania w zarządzaniu środków finansowych, oczywiście przy tej samej etatyzacji, żeby nie robić etatów i tak dalej, tak. To jakby stanęło nam w pewnym miejscu i od 3 lat jakby dalej jest dobrze. Ja też nie mam jakby oceny takiej super i trudno jest to wycenić, bo trudno jest wycenić pracę właśnie w tej dziedzinie. Ja tutaj panu Januszowi na jego słowa i słuszne. Sam jest to zbudowany sposobem przedstawienia materiału o działalności środowiska przez panią dyrektor. Nie proszę mi wierzyć, że nikt analizowaliśmy całoroczną działalność tej jednostki. Ta praca, która jest zgodnie z programami nauczania, naprawdę ona została realizowana prawidłowo. Dlatego pytania teraz pana Maja, który w naszej chwili uchowali w Paszkowie. Sami państwo wiedzicie, że ognisko nie jest oderwane od realiów publicznych, spada na liczbę młodzieży w szkołach, spada liczba młodzieży również w ognisku artystycznym i uważamy, że danie samodzielności czy samodzielnie tych jednostek tylko by podróżowo koszty. Strony organizacyjnej nie mamy tutaj po prostu żadnych zastrzeżeń. Takich kroków usamodzielniających po prostu nie przewidujemy. Ognisko jakiś czas temu było poddawane analizie i nie wyglądało to bardzo dobrze. Patrzyliśmy na ognisko z innej perspektywy. Mieliśmy czas, mieliśmy możliwości, wszyscy byli mieli szansę, aby zapytać i dotrzeć do wszystkich materiałów. Nam się wydawało, że wszystko jest w porządku. Nasza opinia była wypracowana, nasza opinia była ugruntowana tym. Każdy mógł zapytać, sprawdzić i proszę nie mówić, że nie wiem, o czym mówimy, bo przejrzeczenie chyba nie jest problemem dla pana, mimo procedury uczciwości, ale wydawało nam się, że ta szansa, jaką daliśmy przez ten czas, w miejscu została dobrze wykorzystana. Potwierdziliśmy to, wydaliśmy pozytywną opinię i ja o tej opinii jestem przekonany. Oczywiście mogę się mylić. Ja postrzegam pracowniska dobrze, widzimy nowe formy aktywności, o to pytaliśmy, rozmawialiśmy także o tym, czy ogniska powinny być samodzielne, dyskusja trwała dość długą chwilę i tę szansę też radni mieli i taką opinię wydali. A czy może być lepiej zawsze? Ja mam wątpliwości co do samych danych, które tutaj są, ponieważ no nie wiem, czy ktoś w ogóle sprawdził, jak jest naprawdę, czy za tą sprawnością po prostu idzie jakaś rzeczywistość, no i dla tych dzieci tam jest. Wysoka Rado, ja bym się do Jurka Dunaja. Nie uciekaj z tematu, bo jeżeli odpowiadasz za tą działkę, to należało poprosić panią dyrektor tydzień wcześniej lub 2 dni przed sesją. Proszę mi zaprezentować materiał, wszystko było wiadome. I teraz taki, dla mnie to jest szok, że coś, kto by się nie podoba ten materiał. No a mi się podoba, bo jest kolorowy akurat. Ale to nie o to chodzi, panowie. To Jurek, ty kompromitujesz ten pili zarząd. Też ci się nie podoba. To trzeba, jeżeli odpowiada, to biorę naczelnika wydziału, panie dyrektor i konsultujemy materiał przed sesją. Sprawozdanie z merytorycznej działalności ognista przedstawiała pani dyrektor płynnie i ciekawie na merytorycznej komisji. 3 razy spotykaliśmy się przed dzisiejszą sesją, gdzie omawialiśmy co, jak i gdzie. Nie odpowiadam nigdy za zdenerwowanie stan emocjonalny kogoś do swego, dlatego panie radny Majka, proszę mi tutaj nie imputować, że coś zaniedbałem.
skupienie co najmniej w jednym miejscu. Dziękuję. Możemy użyć więcej, tylko nie zastanawiamy większy budżet. To jest odpowiedź. Przepraszam bardzo, ale wydawało mi się, że przedstawiona prezentacja jest interesująca. Oglądałam kilkanaście prezentacji, będąc ostatnio w różnych miejscach. I tutaj posiłkowałam się tymi prezentacjami, będąc w Warszawie, byłam na prezentacji szkół artystycznych. Nie powiem, że właśnie odbyłam to wiernie. Taka kwestia była, że wszyscy dostają na podział brutalnie do ręki, natomiast to jest tylko ilustracja. Więc to nie jest takie zdziwienie. Ja pytałam się w Warszawie, czy jak byłam ostatnio w Krakowie, że to, co pokazywali podobnie jak ja, było niewłaściwe. Byłam kiedyś za granicą i podobna była prezentacja. Po prostu materiały dostaje się do ręki, na papierze, żeby można było sobie przeczytać. Prezentacja ma być tylko jakimś pojęciem. Więc to jest taka moja informacja.